W dzisiejszym filmie zobaczymy. Izrael gotowy do szturmu, USA wysyła systemy obrony, Iran grozi reakcją. Znane są warunki przekazania Ukrainie 50 miliardów euro. Drugi nakaz ewakuacji Gazy, Hamas chowa się za cywilami. Draka w rosyjskiej telewizji, Zacharowa publicznie znieważona. Zmienia się sytuacja na Bliskim Wschodzie, Chiny wysłały swoje okręty. Rośnie temperatura na pograniczu izraelsko-libańskim. UEFA ukarała Litwę za antyputinowskie okrzyki kibiców. Turcja w roli mediatora między Zachodem a Hamasem. Zapraszam do oglądania. Izrael gotowy do szturmu. USA wysyła systemy obrony. Iran grozi reakcją. W sobotę wieczorem dowódcy izraelskich wojsk lądowych i powietrznych zorganizowali odprawy z najwyższymi rangą oficerami armii. Wkrótce wejdziemy do strefy Gazy. Rozpoczniemy operacyjną i profesjonalną misję mającą na celu zniszczenie agentów Hamasu, zachowując w naszych sercach wspomnienia wydarzeń sprzed 2 tygodni, oświadczył szef sztabu sił obronnych Izraela generał porucznik Herzi Halevi. Dodał, że przeciwnik bardzo dobrze zna teren i będzie próbował działać z zaskoczenia. Gaza będzie przedstawiać złożone i gęsto zaludnione środowisko, a wróg aktywnie się przygotowuje. Bądźcie pewni, że jesteśmy równie przygotowani, oznajmił w sobotę Halevi. W tym czasie odbyła się druga odprawa. Tym razem sił powietrznych, na której zapowiedziano zintensyfikowanie ostrzału w celu przygotowania północnej części Gazy do wejścia wojsk lądowych. Ruszymy z pełną mocą. Każdy spotka się najpierw z nami, zanim spotka nasze siły lądowe. Zespoły bojowe w brygadach to zdeterminowani, silni towarzysze broni, z którymi przez lata szkoliliśmy się na tę chwilę, ogłosił dowódca izraelskich sił powietrznych generał dywizji Tomer Bar. Izraelskie uderzenia trwają już 2 tygodnie, od kiedy rzecznik armii kontradmirał Daniel Hagari wezwał mieszkańców północy, aby przenieśli się na południe z dala od niebezpieczeństwa. Podczas ostatniego briefingu Hagari przekazał, że w atakach lotniczych w nocy z soboty na niedzielę zginęło wielu członków Hamasu, w tym zastępca dowódcy sił rakietowych tej organizacji. Naloty i ostrzał rakietowy ma być przygotowaniem do zapowiadanej od kilku dni operacji całkowitego wyeliminowania żołnierzy Hamasu. Mają pozbawić członków organizacji zbrojnej zdolności bojowej i zminimalizować straty po stronie izraelskiej. Minionej doby doszło między innymi do kolejnej eksplozji w obozie Nusejrat w środkowej Gazie, gdzie kilka dni temu wyeliminowano szejka Abd al-Fataha Dukana, jednego z założycieli Hamasu. Na razie żadna ze stron nie przyznała się do ataku. Tymczasem Ministerstwo Komunikacji Hamasu twierdzi, że w Gazie zniszczono już ponad 30 meczetów. W odpowiedzi na niedawne ataki na siły amerykańskie w Iraku i Syrii, Waszyngton zobowiązał się do zwiększenia obrony powietrznej, kierując na Bliski Wschód dodatkowe systemy THAAD i Patriot. Z kolei minister spraw zagranicznych Iranu ostrzegł, że sytuacja na Bliskim Wschodzie może wymknąć się spod kontroli. Dziś ten region stał się beczką prochu. Chcę ostrzec Stany Zjednoczone i marionetkowy reżim w Izraelu, że jeśli nie położą natychmiast kresu zbrodniom przeciw ludzkości i ludobójstwu w Gazie, to wszystko w każdej chwili stanie się możliwe, powiedział Hossein Amir Abdollahian. Stany Zjednoczone przygotowały także projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, potwierdzającej, że Izrael ma prawo do samoobrony. Jest tam mowa także o Iranie. Od Iranu domaga się zaprzestania eksportu broni do milicji i grup terrorystycznych, zagrażających pokojowi i bezpieczeństwu w całym regionie. Brzmi jeden z fragmentów rezolucji. Na sobotnim szczycie pokojowym w Kairze przywódcy arabscy potępili izraelskie bombardowania, a delegaci z Europy apelowali o ochronę cywilów. W spotkaniu nie uczestniczyli wysokiej rangi przedstawiciele Izraela i USA. Nie zawarto też żadnego porozumienia w sprawie deeskalacji. Znane są warunki przekazania Ukrainie 50 miliardów euro. Unia Europejska w grudniu podejmie ostateczną decyzję w sprawie utworzenia funduszu pomocowego dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro. Pieniądze będą wypłacane przez 4 lata pod warunkiem spełnienia określonych zobowiązań. Najpierw jednak Kijów musi opracować i przedłużyć tzw. plan dla Ukrainy.
to program podstawowych reform gospodarczych. Lista wskaźników, które realizujemy. Są one sprawdzane co kwartał. Jeśli wskaźniki zostaną spełnione, to otrzymamy wsparcie z budżetu. To jedna część programu. W niej do wykorzystania jest 39 miliardów euro przeznaczonych na ten cel w ciągu 4 lat. Poinformował wiceminister gospodarki Ukrainy Oleksiej Sobolew. W tej części programu już w przyszłym roku Ukraina planuje otrzymać 18 miliardów euro na pokrycie deficytu budżetu. Kolejne 8 miliardów ma zrekompensować różnicę w oprocentowaniu kredytów dla ukraińskich przedsiębiorstw, by przyciągnąć do gospodarki 30 miliardów euro inwestycji. Ostateczna wersja tzw. planu dla Ukrainy ma być gotowa w grudniu. Jednym z jego warunków jest reforma Państwowej Służby Kontroli i Izby Obrachunkowej. Unia Europejska będzie przez cały czas monitorować wykorzystywanie środków. Fundusz o wartości 50 miliardów euro przeznaczony będzie na wsparcie odbudowy, rekonstrukcji i modernizacji infrastruktury kraju. Drugi nakaz ewakuacji Gazy. Hamas chowa się za cywilami. Od kilku dni na rękach i nogach najmłodszych Palestyńczyków zaczęto pisać ich nazwiska, aby można je było zidentyfikować w razie najgorszego scenariusza. W niedzielę podano, że od 7 października w Strefie Gazy zginęło już ponad 4,5 tysiąca Palestyńczyków, a blisko 14,5 tysiąca zostało rannych. Tylko w ciągu minionej doby życie straciło ponad 260 osób, z których prawie połowę stanowiły dzieci. Palestyńczycy poinformowali, że po raz kolejny z nieba spadły ulotki z apelem o opuszczenie Gazy. Było także ostrzeżenie, że ci, którzy pozostaną na miejscu, mogą zostać zidentyfikowani jako sympatycy Hamasu. Trudno jest mówić o Strefie Gazy, używać określeń cywil czy wojownik. Jak mamy ich odróżniać? Ktoś w koszulce i dżinsach może nagle wyciągnąć zza pleców granatnik i z rzekomego cywila stać się bojownikiem. To zdecydowanie jedno z największych trudności i zagrożeń w tych warunkach, mówi Nadav Meir, izraelski weteran walk z Hamasem. Zaznacza, że rozmieszczenie sprzętu w gęsto zaludnionych dzielnicach Gazy jest częścią ich planu. Cywile pełnią funkcję żywych tarcz i służą do wywierania nacisku. Dlatego blokuje im się opuszczenie strefy. Hamas w takich właśnie miejscach ustawia swoje wyrzutnie, gromadzi arsenały i rozlokowuje swoich bojowników, podkreśla Meir. Z kolei Jarosław Kociszewski, dziennikarz zajmujący się sprawami Bliskiego Wschodu, twierdzi, że mieszkańcy, którzy nie opuszczą Gazy w porę, za chwilę nie będą już mieli takiej szansy. Jestem przekonany, że na początku operacji lądowej Izraelczycy będą przebijać się do morza, aby odciąć miasto Gazę od reszty strefy i ograniczyć pole bitwy. Pozostający tam cywile będą w pułapce, ocenił ekspert. Trwające oblężenie enklawy doprowadziło ponad 2 miliony Palestyńczyków do skraju głodu. Od soboty przez granicę z Egiptem do mieszkańców dotarło 37 ciężarówek z pomocą humanitarną. Są to głównie lekarstwa, materiały medyczne i żywność. ONZ twierdzi, że potrzeba 100 ciężarówek dziennie, aby zaspokoić podstawowe potrzeby. Ponadto pomimo żądań Izraela ONZ nie skontrolowała tych ciężarówek pod kątem ewentualnie przemycanej broni. W niedzielę Reuters doniósł, że w pobliżu przejścia granicznego Rafah, będącego korytarzem humanitarnym, doszło do wybuchu i słychać było karetki pogotowia. Draka w rosyjskiej telewizji. Zacharowa publicznie znieważona. Główny kremlowski propagandysta Władimir Sołowiow zwolnił swojego współpracownika, również propagandystę, bo ten podczas transmisji w internecie obraził Marię Zacharową. Jewgenij Satanowski nazwał rzeczniczkę rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pijącą szmarą, co w wolnym tłumaczeniu określa kobietę lekkich obyczajów. Oto Masza Zacharowa, która niezbyt lubi Żydów i nie znosi Izraela. Co więcej, tego nie ukrywa. Kolejna pijąca szmara, jednak jest spikerem naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oznajmił Satanowski. Swoją decyzję o natychmiastowym zwolnieniu kolegi po fachu Sołowiow ogłosił publicznie, przepraszając Zacharową za tę zniewagę. Chcę przeprosić rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i panią Marię Zacharowę za absolutnie nieuczciwe w treści i absolutnie niedopuszczalne oświadczenia pracownika naszego kanału Jewgenija Satanowskiego, powiedział Sołowiow. Podkreślił, że słowa, które wówczas padły, były skandaliczne i obraźliwe. Satanowski stracił panowanie nad emocjami, gdy podczas transmisji na własnym kanale w internecie komentował antyizraelskie wypowiedzi Zacharowej wspierające działania Hamasu. Zmienia się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chiny wysłały swoje okręty.
Chińskie władze wzywają do zawieszenia broni i powstrzymania eskalacji, ale w ostatnich dniach zaostrzyły też retorykę pod adresem Izraela. Wcześniej zaznaczyły, że fundamentalnym wyjściem z wojny jest utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego. Ponadto uznały, że działania Izraela wykraczają poza zakres samoobrony i wezwały do zaprzestania zbiorowego karania mieszkańców Gazy. Z kolei Kreml jasno opowiedział się po stronie Palestyńczyków i oskarżał o zaistniałą sytuację USA. Według Reutersa zarówno Chiny, jak i Rosja widzą w konflikcie szansę na zwiększenie swoich wpływów. Chiny i Rosja widzą to bardziej przez pryzmat Stanów Zjednoczonych niż Palestyny czy Izraela. Jeśli Stany Zjednoczone są w stanie skutecznie jednoczyć świat, to dla nich źle. Jeśli USA i ich sojusznicy stają się coraz bardziej izolowani, oceniają to jako dobre dla siebie. Zauważył dyrektor programu bliskowschodniego w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie John Alterman. Jak donosi brytyjska prasa, w obawie, że konflikt między Hamasem a Izraelem może przerodzić się w wojnę światową, Chiny wysłały na Bliski Wschód część okrętów wojennych. Grupa składa się z niszczyciela rakietowego Zibo, fregaty i zintegrowanego statku zaopatrzeniowego. Wcześniej Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wysłały swoje okręty wojenne do wybrzeży Izraela. Pentagon rozmieścił tam również 2000 żołnierzy piechoty morskiej. Wzmocnił eskadrę myśliwców i zapowiedział rozmieszczenie na Bliskim Wschodzie systemów obrony przeciwrakietowej i powietrznej. Rośnie temperatura na pograniczu izraelsko-libańskim. Narastają obawy przed eskalacją walk na nowym froncie. Izraelska armia ostrzelała w sobotę wieczorem pozycję Hezbollahu w południowym Libanie. Dwa dni wcześniej właśnie stamtąd w kierunku Izraela wystrzelono 20 rakiet, na co ten odpowiedział ogniem artyleryjskim. Było to najbardziej intensywne uderzenie od początku wojny. Wspierany przez Iran Hezbollah jest wrogi wobec Izraela, ale jak dotąd nie przyłączył się do wojny przeciwko niemu, choć angażuje się w wymianę ognia na ograniczoną skalę. Nie wiadomo, czy Hezbollah włączy się w wojnę pomiędzy Izraelem a Hamasem, ale jeśli to zrobi, Izrael odpowie kontratakiem na niewyobrażalną skalę, który zrobi spustoszenie w Libanie. Oświadczył w niedzielę premier Izraela Benjamin Netanyahu, dodając, że taka decyzja będzie największym błędem w historii szyickiego ugrupowania. To, co robi teraz jakiś Hezbollah, to jest wciąganie Libanu w konflikt, w którym nie ma on żadnego interesu i korzyści. Czy państwo libańskie jest naprawdę gotowe zaryzykować to, co zostało jeszcze z jego dobrobytu i suwerenności dla terrorystów z Gazy, czy państwa islamskiego z Gazy? Takie pytania muszą sobie postawić władze Libanu i na które muszą odpowiedzieć, ocenił rzecznik izraelskiej armii. Jednocześnie strona arabska oskarża Izrael o kolejne naloty na dwa główne syryjskie lotniska w Damaszku oraz Aleppo, które według Izraela Iran wykorzystuje, by dostarczać broń dla grup walczących z Izraelem. Syria pozostaje obecnie jednym z najbardziej targanych przez terroryzm obszarów świata. Uwięzieni między dwiema wojnami, Syryjczycy w Libanie obawiają się eskalacji między Izraelem a Hamasem. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta, a reakcja Izraela, który ewakuuje swoich mieszkańców w promieniu do 5 km od granicy z Syrią i Libanem, wydaje się być nieprzewidywalna. UEFA ukarała Litwę za antyputinowskie okrzyki kibiców. Na Litewską Federację Piłki Nożnej nałożono karę grzywny za antyputinowskie skandowanie kibiców podczas meczów reprezentacji. Organizacja ma zapłacić 10 tysięcy euro za zachowanie kibiców podczas meczu z Serbią w ramach piłkarskich kwalifikacji do Euro 2024. Mecz odbył się we wrześniu tego roku i zakończył wynikiem 3-1 dla Serbii. Litwa zapowiedziała apelację. Na decyzję UEFA zareagował jeden z liderów reprezentacji Litwy, Justas Łasickas. Piłkarz na swoim Instagramie opublikował post, w którym zaapelował do kibiców drużyny, aby nie zwracali uwagi na karę i kontynuowali dobry uczynek. Powtarzajcie dalej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zapłacimy kary z naszych premii. Nie mogę wypowiadać się w imieniu wszystkich, ale myślę, że nie byłoby wstydem przekazać swoje premie na szczytny cel, napisał Łasickas. Popularne stadionowe skandowanie Putin ch** pierwotnie powstało w Charkowie w 2014 roku po aneksji Krymu przez Rosję. Następnie zdobyło popularność na całym świecie. Podobne słynne okrzyki przeciwko Władimirowi Putinowi często można usłyszeć podczas innych wydarzeń sportowych na Litwie. W ramach eliminacji do Euro 2024 reprezentacja Litwy gra w grupie G. Zespół w 7 meczach zdobył 6 punktów i zajmuje 4. miejsce w grupie G. Reprezentacja Litwy straciła już szansę na awans do Mistrzostw Europy. Turcja w roli mediatora między Zachodem a Hamasem.
Zachód dostrzega w Ankarze partnera, który może być pośrednikiem w rozmowach z Hamasem. To stanowi swojego rodzaju przewagę Erdogana. Telefony kierowane do Turcji z prośbą o mediację w sprawie uwolnienia zagranicznych zakładników przetrzymywanych przez Hamas dały tureckiemu prezydentowi możliwość odegrania roli, na którą liczył, zauważa arabsko-amerykański serwis Al-Monitor. Turcja, jak zauważają analitycy portalu, w obliczu konfliktu izraelsko-palestyńskiego zajmuje bardzo ostrożne stanowisko. Turcja utrzymuje poparcie dla sprawy palestyńskiej, ale ogranicza stosunki z Hamasem poprzez wyproszenie z kraju liderów tej organizacji, by wzmocnić swoje szanse na mediację w konflikcie, wyjaśnia portal. Swoje samoloty z pomocą humanitarną i 20 lekarzami na pokładzie wysyła też Turcja. Grupy palestyńskie, w tym Hamas, są jednak niezadowolone ze stanowiska Turcji. Eksperci nie są także przekonani co do mocy sprawczych Erdogana w ewentualnych rozmowach pokojowych. Hamas, Islamski Dżihad i inne grupy oporu w Gazie nie chcą obecnie omawiać jakichkolwiek mediacji. Organizacje podkreślają, że ataki Izraela muszą ustać, zanim będą mogły rozpocząć się jakiekolwiek dyskusje. Wyjaśnia portal, zaznaczając, że jest mało prawdopodobne, aby Ankara zaostrzyła stanowisko wobec Hamasu w takim stopniu, w jakim chcieliby tego zachodni partnerzy. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!